Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol, to jest Eli, jak wiadomo. A to teraz to was part 2. Wszystkie boczne lokacje już chyba przeczesane. Ale posprawdzajmy. Ja ten łom zostawiłem specjalnie, mamy teraz coś lepszego, maczetę w dłoniach. Chyba tutaj faktycznie nie ma co, podpowiedź. Może zejdziemy tam. Jezu, Jesse, zapomniałem, że ty tu jesteś jeszcze. Tam to znaczy gdzie, przepraszam, i czemu tu mam cały czas max? Dobra, czemu ja biegam? Nie z karabinem myśliwskim. No, buteleczek też max. No dobra, co zrobić? Lecimy dalej. No coś mi się nie wydaje, żeby miało się udać posłać wszystkich z WLF-u, z Fidry, Blizny, nie wiem ile to jest grup tak naprawdę. Ale z ekipy Abby, czyli to będzie chyba WLF. Czy pozostałości świetlików. Bo skoro pozostałości świetlików, to raczej nie na pewno WLF. To komiksy. Czekaj, co tu się odbywało? Comic Expo! Obsesją na tym punkcie. Takich jak ty. Urodziliśmy się o wiele za późno. No, gdybyś urodziła się wcześniej, no to tych wydań pewnie i tak byś nie doczekała. Znając życie. No coś tu mamy? Pewnie tak. A, tylko że schowamy. Pff, gdzie tam? Nic. Dobra. A, jakby co tam z góry zaznaczam, jak będę musiał odebrać pilny telefon, to będzie taka szybka pauza. No, auto u wulkanizatora. To właściwie opona jedna. No, uciekł z niej powietrze. No, gdyby koleś z przodu nie jechał z rzęchem i mu coś nie wypadło, no to byłoby wszystko ok. Jest ciekawe, czy on też sam na coś najechał, czy po prostu coś z niego wypadło i nie zauważył, no ale... Domniałem, że to druga z opcji. No, choć później jeszcze kawałek zanim jechałem, to dosyć szybko spieprza. Ale mówisz, Jesse, że tutaj? A nie wróciliśmy dokładnie w to samo miejsce przypadkiem? Co mówiłaś? Wcześniej, co do Diny, że powie mi, kiedy... Kiedy wszystko tu ogarniemy. W końcu będzie trudno dalej to ukrywać. To ile ty chcesz to ogarniać? 7 miesięcy? No bo wtedy już faktycznie byłoby ciężko coś ukryć. A coś mi się czasami wydaje, że zaraz ktoś tutaj może zgarnąć strzałę. Bo w bliznach zrobiło się cicho, na zbyt długo. No, aktualne wydanie gazety, Eli? Znaczy aktualne. W momencie, kiedy ktoś tam jeszcze dorzucał gazety, prawdopodobnie ostatnie albo przedostatnie wydanie dziennika tam byśmy mogli znaleźć. Patrz, jaki syf. Akwarium. Jest przy diabelskim młynie. No to jeszcze kawałek. Znaczy, wydaje mi się, że Tommy też miał dobre źródła informacji. Tam widzieliśmy torturowanych gości. Trzeba się zamoczyć. No, chyba niestety. Dobra, rura szczelnie zamknięta. Dobra, tu widzę jedno wyjście, drugie wyjście. Dobra, spróbujmy tędy. No, chyba będziemy musieli raz jeszcze się skąpać. Sorry, Jesse. Chyba, że tutaj jakoś... O! No i bez zamoczenia się ponownego. Na szczęście. Ciemno i głęboko? Głęboko i ciemno. I zarażenie. To może jeszcze chwilkę. Może jeszcze moment. On jesteśmy pewni? No tam wygląda na jakieś tam wyjście, ale tutaj pełno zarażonych, no. Nie lubię zarażonych, ale... Takich rzeczy nie można omijać. Tylko gdzie i ilu? Ach, brzmi jak klikacz, niestety.
No dobra, skoro zadarzenie, to nie muszę wyłączyć latarki. Ouu, i następny. Ten się chowa. Dobra, ten jeden jest martwy. Ale co z drugim? Ajajajajaj. Dobra, jest. No to był piękny strzał, ej. Bardzo ładnie. Trzeba przyznać. Nic nie słyszę. To już wszyscy? No, chyba tak. Dobra, czy dla paru śrubek to było warte zawodu? Ale w sumie dużo pocisku nie zmarnowałem. Troszeczkę jeszcze w maczecie, ale maczeta jest do ulepszenia. Zresztą do naprawienia tak właściwie. Więc nie, dobra, spokojnie, jest źle. Może jeszcze klikacz coś zostawili? Tutaj zwłok sztuk dwie powinny być, tutaj trzecie. O, taśma klejąca, wyciągnięta z wody, niestety. Czyli swoje właściwości pewnie traci, ale... Ech, chciałem sprawdzić, czy na pewno nikogo nie ma. No ale wreszcie Jesse się nam coś przydał. Bo celnie strzelił, ale czy równie celnie jak Ellie? To już niekoniecznie. Nie, ale taka duża lokacja, jeżeli chodzi o zapasy, to będzie wszystko. Oj, to jest człowiek. Może progres. Nie, nie chodziło mi o imię człowieka, nie, po prostu może idąc stędy, zabrniemy gdzieś dalej. No, tutaj na górę. Dobra, zaraz, zaraz, moment, moment. Tu coś może być, butelki, no tych mam max, na szczęście. Tu nie przejdę, a tu nurkował nie będę. Nie ma sensu się moczyć. Nie, dobra, czyli jeszcze wyżej. O, i znowu słyszę zarażonych. Gdzieś w oddali w małej ilości, ale... To nie koniec! A gdzie on jest? Czekać! A, tu! I po maczecie, co ja zrobiłem? Nie! No nie wierzę! Dobra, dobry unik, Ellie. Ale ten już najgorszy. Dobra, już więcej pocisków nie zmarnowałem, ale... Cała maczeta, no jak dobrze. No ale tu by się przydała chwilę temu. Dosłownie chwilę temu. Dobra, co my tu mamy? Jeszcze pocisk jeden widziałem, a zaraz podniesiemy. Hej, duchu, który mnie znalazłeś. Ledwo jestem w stanie pisać, ale wszyscy w bazie muszą się o tym dowiedzieć. Szedłem zastąpić Miszę na warcie, gdy wpadłem w zasadzkę. Mógłbym przyjąć, że jedna z blizn, które na mnie napadły, wyglądała jak nasz Grey. Kurwa, jak mi słabo. Błagam, niech ktoś sprzeda za mnie kulkę temu jebanemu szczurowi. I przeproście ode mnie Miszę. Serio się spieszyłem. Jensen. Albo Jensen. W zależności, czy grają ktoś w Deus Ex, czy nie. W tym nowsze części. Tam był Adam Jensen. Okay. Jensen? To już wszyscy. To już tym razem na pewno, tak na 100%. Chyba ślepy zaułek. No, no to wygląda. No to trzeba iść z powrotem. Dobra, na szczęście się nie zamoczyła, ale faktycznie można użyć apteczki. Zdrowie na czerwono to nic dobrego. Jeden poważny atak i po mnie. Dobra, a właściwie jak my stąd wyjdziemy? A, po prostu. Dobra, nie myślałem, że to będzie bardziej utrudnione. Czy było warto poniekąd, ta maczeta chociażby? To już wystarczający plus. A właśnie, ale jak tam dalej? Jakoś tamtą stroną, tu, tam. Tutaj zjadę na tyłku bankowo, to bez brudzenia błotem. Czy lepiej w ten sposób? Ej, ale tu nie wskoczę. Dobra, szukamy jakiegoś innego przejścia. Jak fajnie rzęsę odgania. Rzęsę z wody. Tą zieloną narośl, jak gdyby. Co, może faktycznie pod spodem trzeba? Aha. Dobra, latarka pod wodą też się przydaje. Dobrze, że nie moknie. Ale tam kolejne wyjście, ale tutaj też się dostaniemy tam, gdzie chcemy. Plus możliwe zapasy jeszcze. No to bardziej już przy samochodzie i skrzynce na listy. Ale nic. Dobra. A na pewno? No coś tu połyskiwało. Dobra, nie to nie. I tak mamy sporo różnych rzeczy. O, Jesse wybrał drugą stronę.
A dobra, a tu za moment dali. Lipa. No, czyli na górę. Innymi słowy. To teraz mnie kusi, czy nie zobaczy, co jest tam. Na skoro Jesse tam był, no Jesse raczej nie podnosi rzeczy. Ale też nic nie połyskuje zbytnio. Nie, dobra, z powrotem, lecimy na górę. No chyba, że nie przeskoczy, no. Wejdziesz tam? Zobaczmy. Innego wyjścia z grubsza nie ma, wiesz? Dobra, to już nie wiem, czy zarażeni, czy ludzie. Gdybyś powiedziała, że idziesz. Znałam, że... to wszystko ci się nie spodoba. Szanowałem Joela. To chore, że tak skończył. Przyszedłby. No to nie o taką wyprawę chodziło. Joel cię bardzo lubił. Myślał, że się w tobie kocham. Serio? Wiesz, jesteś przystojny i w ogóle, ale nie w moim typie. Nie lubisz Azjatów? Co? Właśnie o to mi chodziło. No tak, kurczę, troszeczkę nie do końca, jak dobrze wiemy. No dobra, wygląda na to, że trzeba będzie zaskoczyć. Jak tam wyglądamy? 6-1. Jak nie będę marnował, będzie okej. Okay. Powinno być okej. Okay. No ale wygląda na siedlisko zarażonych. No i skradanie się w wodzie też kiepskie. No dobra, może coś jeszcze tutaj znajdziemy. No najbardziej preferowane naboje do shotguna, do karabinu myśliwskiego, ogólnie jakiekolwiek naboje. Tak jak mówię, maczetę już na szczęście mamy. Oj kurde, wyglądało naprawdę niebezpiecznie, byś miał sobie kostkę skręcić. O, a tutaj co? Komiks? Nie. Chyba kartka z bajki dla dzieci. Prawdziwość nie wynika z tego, jak zostałeś zrobiony, powiedział skórzany koń. To coś, co może ci się przydarzyć, jeśli dziecko będziecie bardzo długo kochać i mam tu na myśli prawdziwą miłość, a nie tylko upodobanie do zabawy z tobą, wówczas staniesz się prawdziwy. Czy to boli? Spytał królik. Czasami, odparł skórzany koń, który nigdy nie kłamał. Ale gdy jesteś prawdziwy, nie przeszkadza ci ból. A po drugiej stronie? Wiem, że jesteś zły. Co powiesz na to, żebyśmy o tym porozmawiali? Poczułbyś się lepiej? Dobrze. Nie chciałam cię tak mocno chwycić. Mam nadzieję, że nie zrobiłam ci krzywdy. Mamusie też się czasami boją. Nic mi nie jest, też się bardzo boję. Rozumiem twoją złość, też za nim tęsknię, ale nie możesz tak krzyczeć. Chciałabym tylko... muszę... Wiem. Bardzo cię kocham, nie pozwolę, by coś się stało. Też cię kocham. Ach, wygląda na ręcznie rysowaną bajeczkę na prędce. A pozbierajmy jeszcze co można, zanim tutaj podejdziemy do muchomorów. Trochę to chore. Grzyby w dziale dla dzieci. Dawniej kojarzyło się chyba jednak trochę inaczej. A. No, może i tak. No, w sumie pierwsze skojarzenie grzybki z Mario pewnie. Tak. Ulubioną książkę? Tak. Waleczne duchy. O kosmicznych komandosach walczących z... duchami? Duchami obcych. A to niezłe. To... bardzo w twoim stylu. Okej. Okay. A ty, Mondralo? Cóż... mama czytała mi tylko jedną książkę. Oj, Max Alkoholu. O chłopcu, który zamienia się w las, by ocalić wioskę. Okej. Okay. Ta nagera zobaczył kiedy indziej. Mama wymyślała różne zakończenia. W jednym z nich chłopiec pozwolił wszystkim umrzeć. Ale miałem koszmary. Mocne. Ale to miło z jej strony. Tak. Jest to rada. Zwariuję, kiedy dowie się o tym dziecku. No, bardzo możliwe. A Jesse, skąd taka pewność, że to jest twoje? Dobra, ale tak wydaje mi się, że Jesse tutaj zgarnie kulkę. Już tak Neil Druckmann, scenarzysta, uśmierca bohaterów, to Jesse porównując z Joelem, to jest nic. To trwa już od lat. Ciekawe jak się zaczęło.
Spawn żywcem? Lala. A właśnie, odnośnie spalenia żywcem, chyba możemy zrobić Mołotowa jeszcze. Już za dużo maksów tam widziałem. No i tu prawie cały tłumik, jeśli dobrze widzę. No deszcz czy radio? Co ja tak właściwie słyszę? Ej, no co mogę jeszcze, no? No tu w teorii mógłbym, ale po co? No tu dużo materiałów wybuchowych widzę. I wybuchową strzałę... No... W sumie... A czemu by nie? A czemu by nie w ten sposób właśnie? No tylko tutaj postać do piachu wybuchową strzałą, o! A może tak? Ale rozpierdol. Krew nie wyschła. Wracajmy na ulicę. Ale ci wyglądają jak blizny. Mhm. Dobra, Jesse, odsuń się, przetestuję strzałę. Czy faktycznie jak w Rambo? To może na tym gościu lepiej? Dobra, przynajmniej dobrze rozpoznałem rodzaj strzał. To była wybuchowa. Nie na tyle wybuchowa, żeby wysadzić zwłoki. Co dziwne, no ale go się jakby osunął troszeczkę niżej. Książki poleciały. Coś tam się wydarzyło. Dobra, co, wracamy na ulicę? Znaczy tędy, tak? No, czy na pewno? No, widzę, że wolisz łatwiejsze przejścia, Jesse. Nie, dobra, to wrócić na ulicę. Ej, a może tam trzeba było tam, trzeba było spaść. Dobra, jeszcze raz. Ale spróbujmy z schodami, co ja Jesse pokazał. Póki działają. A, jednak tutaj, no właśnie. Ale... Aha! Zawsze warto się obrócić do tyłu. No 11 dropsów, to nie mogłoby mnie ominąć po prostu. Wszystkie szyby już powybijane? Czyżby Eli tu była? Nie, ale dobra, co mówiłem? Nożyczki, tak? Bo jeśli nożyczki... To może coś mogę zrobić. Wybuchową strzałę na przykład? Chyba niby wszystkiego w opór. Ej, ale właśnie, odnośnie wszystkiego w opór. Chyba zbieraliśmy na coś, nie? Szybsze zabijanie z ukrycia. Kolejne drzewko już na maksa. Teraz jedziemy z kolejnym. Tak jak mówiłem, to raczej odpada. Czyli 50 albo 30. 22 suplementy jeszcze. I mamy nasze ulepszenie. O. Dobra, jest zdrowie pełne. Ta dodatkowa apteczka nie będzie na razie przydatna. Mamy dwie. No, Jesse, w którą stronę? Tam, gdzie już byliśmy? Nie, tędy. Tędy. Będziemy do mnie po prostokącie. Po prostokącie? Co to mówi oznaczać? No wiesz, kiedy skręcasz trzy razy w prawo, to jest od razu w lewo? Okej. O-o! Wyłącz latarkę. Nie. Co ty robisz, Eli? Zmień tylko amunicję. Na cichszą niż wybuchowa. Pies, tak? Sterowanie łodzią musi być trudne. Chciałbym być pierwszy. Dostaniesz swoją szansę. Jak wszyscy. O, dobra, jest ktoś. I to z psem. Oj, pełna cisza. Dobra, a czy tak to się da zrobić? Kurde, mógłbym spróbować. Ale chyba gdzieś poszedł. Ej, nie, on się jeszcze zbliża. No. Weszło! Chyba strzelają z tamtej strony! No bardzo możliwe, no, ale w 100% nie przyznam ci racji, wiesz? Dobra, możesz lepiej teraz, o, w ten sposób. A może się uda przetestować ciche zabijanie z ukrycie.
Serio strzał na ślepo trochę? Albo nawet bardzo trochę? Ale okej, okay, tam kogoś widziałem tylko. W sumie odkręcamy tłumik już? Czy może wręcz przeciwnie? Może zmieniałem w ogóle pogawkę? O, ho, ho. A Jesse też widzę całkiem spoko sobie radzi. Dobra, ale... Wiem, że oni tam jeszcze są. Ale zmiana lokalizacji to bardzo dobry pomysł. Zwłaszcza z wykorzystaniem wysokiej trawy. No to Eli praktycznie czołga się w wodzie. Kurde, Max Segiel, trzeba wykorzystać. Uda się odzyskać jakąś strzałę, jedną chociaż? Jest jedna. Czyli pies dostał w pysk. Dosłownie. Ja może padnij, co? Na pytanie, no ja sama do siebie, jak sądzicie? Coś tu jeszcze jest z nią? Czy raczej jest sama? Dobra, nie ryzykujmy, bo broń z sumikiem. Na wszelki wypadek. No i zobaczymy, jak szybkie będzie cię zabójstwo w tym przypadku. Oj, na kwadracie. Uuu. Nawet z inną animacją, no proszę bardzo. Ho, ho, ho. Ale czyżby to byli już wszyscy? Nie, jeszcze nie. Dobra, szmaty się przydadzą. No, a co dalej? Cegły, nie cegły. No, to i bardzo ładnie. Max zdrowia. Gdzie? A, tutaj. Czyli poderżnięcie gardła z wbiciem od razu w trzewia. Dobra, fajna nowa animacja. Z człowiek? To chyba ostatni. To tak. Wygląda jak człowiek. Coraz bardziej doceniam Jackson. Ja też. Dobra, warto przejrzeć. O, 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 właśnie. Tu widziałem jeden pocisk. Proszę bardzo. A tam parę trupów poleciało, jakby nie patrzeć. To zobaczyć, czy ten na górze faktycznie zgarnął kulkę w łeb, to znaczy strzałę w łeb. Czy mu się udało? A ty wskoczysz tu? W ogóle? No. Już myślałem, że się nie da. A skoro by się nie dało, to to by było nieuczciwe, że on tu był. Ale nie, to chyba jednak nie był strzał w głowę, ale huhu, no to jak najbardziej, tak. Oczywiście. Dobra, widzę już poboczną lokację. Coś, co można jeszcze przeczepać. No coś tu musi być po prostu. Chociażby jedna mała część zapasów. No w sumie, o tutaj można przeładować na pewno. Ej, nie można. Max. Szlak, 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 Max w zdrowiu. No jak, no niemożliwe, no coś na zapleczu musi być po prostu. No nie chce mi się wierzyć, że no cała lokacja bez niczego. No chyba, że już tu byłem. Uuu, na górę powiadasz, tak? A czemu nie? No jeżeli już coś mam znaleźć, to właśnie tutaj. Max nożyczek, no to już mamy. Kartka do Julesa. Albo od Julesa. Jules, no to tam jesteś? Powiedziałbym, że jeśli się wsprężysz, to dogonisz nas w następnym punkcie, ale musieliśmy zagęścić ruchy. Powódź nas konkretnie spowolniła. Zachary mówi, że taka ilość wody jest bardzo nietypowa. Myślę, że wilki też podgoniły, ponieważ przez wiele godzin leżałam w błocie, czym leżałem. Podczas gdy ludzie, którzy mieli być naszymi przyjaciółmi, pędzili motorówkami. Isaac i reszta wilków tylko pogarszają sprawę. Dla nich to wyłącznie kwestia ego i honoru. Muszą przestać się bić o ziemię, do której nie mają prawa.
Wbrew temu, co nam mówiono, to WLF złamał warunki rozejmu. Okłamano nas, Jules. Nie wiem, czy, co powinienem, przeszedłem całą tę drogę. Będę się modlił, prosząc ją, by odświetliła mi drogę i by zrobiła to samo dla ciebie, Jules. Obyś szybko nas odnalazł, Grey. O, i shotgun. I już warto było tu wchodzić. Huhu. Dobra, ale no bez przesady, nie za dużo tego. Nie, dobra, ale Max Szmat to znaczy tylko jedno, jak bardzo dobrze wiecie. Ej, ale też Max Nożyczek tam widziałem, czyli... Od razu w ten sposób. No, wyzbieramy to do reszty ładnie. Ej, tu były materiały wybuchowe, nożyczki. No, szkurde. Ale też gdzieś muszą być. Jeszcze znajdę. Widzę nie jedną parę pewnie. Nożyczek. A, to może było po prostu tędy? No dobra, spoko. W sumie dobra arena na przywitanie tutaj zmasowanego ataku. No, ale takowego już nie będzie, wszyscy martwi. Dobra, czyli pozostaje tamta lokacja po drugiej stronie, jakby co. Ale dobrze, kochani, ale to w następnym materiale. Jesse, to byłeś ty? Czy zdepnąłem gościa, który jeszcze żył? Mam nadzieję, że nie. Dobra, trzymajcie się, wielkie dzięki za oglądanie. Pozdro, cześć, hej! No i żebyście w wakacje nie mieli takiej pogody, jak tutaj jest w Seattle. Taką ja miałem nad morzem, notabene, ostatnio. Na 5 dni, 2 dni pogody, to i tak jest dobry procent.